reprezentujemy Stowarzyszenie Stajnia Pałacowa w Płazie. Nazywam się Karolina Derendarz, jestem prezesem tego stowarzyszenia. Obok mnie jest Agnieszka Seremak, wiceprezes stowarzyszenia. Nasze stowarzyszenie działa na terenie zabytkowych budynków przy Pałacu Adama Starzyńskiego w Płazie. I po raz trzeci tutaj na tym terenie organizujemy imprezę pod nazwą Pogoń za Lisem. Dzisiejszą imprezę zaczęliśmy konkursem Pogoń za Lisem. Jednym lisem jest zawodnik z przyczepioną lisią kitą, który jest ścigany przez resztę zawodników na koniach. I drugą konkurencją, która się dzisiaj odbyła, były to skoki przez przeszkody w klasie mini LL, a trzecim konkursem były skoki przez przeszkody w klasie LL, czyli wyższej. Dodatkiem do imprezy jest organizacja konkursu na najpiękniejszy strój jeździecki, zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Wybór stroju jest dowolny, z każdej epoki. I ten konkurs też cieszy się dosyć dużą popularnością i na pewno jest bardzo interesujący dla widzów. Zawodników z reguły już trzeci rok z rzędu, jak organizujemy imprezę, jest około 40 osób. Są to osoby z okolic, zarówno i z naszego powiatu, i z poza jego granic. Są to osoby, które trenują bardziej amatorsko lub bardziej zawodowo jeździectwo na różnym poziomie, którzy chcą się sprawdzić w takiej konkurencji i spędzić wolny czas w miłej atmosferze i w pięknym miejscu. Nasze stowarzyszenie, oprócz działalności związanej z jeździectwem, z promowaniem sportu jeździeckiego i z hipoterapią, w dużym zakresie skupia się na próbach remontu i dbania o budynki gospodarcze, w których tutaj stacjonujemy. Są to zabytkowe budynki przy Pałacu Adama Starzyńskiego w Płazie i naszym takim głównym celem jest jak dbanie o te budynki w jak najlepszy sposób. To nas w dużym stopniu pochłania i czasowo, i finansowo, więc staramy się zachować te zabytkowe budynki dla kolejnych pokoleń i możliwie jak najszerzej je wykorzystać i udostępnić lokalnej społeczności. Nasza impreza po raz drugi odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Wszyscy uczestnicy walczyli o puchar starosty chrzanowskiego, za co bardzo dziękujemy. To zawsze dodaje prestiżu naszej imprezie. I również dzięki wsparciu finansowemu starostwa mogliśmy zakupić piękne nagrody dla wszystkich zwycięzców dzisiejszej konkurencji.